Dzisiaj chciałabym przypomnieć Wam o tym, jak tania i powszechnie dostępna sól może zdziałać cuda w wielu uprawach. To, co przedstawię, stanowi tylko drobną część zalet w jej stosowaniu. Niezastąpiona w uprawie czosnku, cebuli, buraków, marchwi, a także skutecznie zwalcza mszyce, tak bardzo dla nas uciążliwe. Zapraszam. Żeby nie zostać w przyszłym roku bez plonów czosnku przed wysadzeniem, musimy go zabezpieczyć. Nieważne, czy jest to czosnek zimowy czy wiosenny, wymagają tych samych zabiegów. Jeżeli tego nie zrobimy, to jest duże prawdopodobieństwo, że nasz czosnek będzie miał małe i nadgniłe główki. Cały nasz trud pójdzie na marne. Ale możemy zastosować bardzo tanie i dostępny w każdym domu produkt, jakim jest sól kuchenna. Po jej zastosowaniu on jest zabezpieczony przed chorobami grzybowymi i główki również wyrosną znacznie większe. Wystarczy jedna stołowa łyżka soli, którą rozpuszczamy w 3 litrach ciepłej wody i moczymy w tym roztworze ząbki czosnku przez kilkanaście minut. Wystarczy później, że ząbki wysuszymy i wysadzimy na grządce. Dlaczego i jak podlewać buraki słoną wodą? Sąsiadka na wsi zawsze mówi, jeżeli chcesz uprawiać duże i słodkie buraki, nawozisz je słoną wodą. Brzmi to dziwnie, ale jej metoda działa. A wszystko dlatego, że buraki potrzebują sodu bardziej niż jakakolwiek inna uprawa. Ale nie każdy ogrodnik wie, jak prawidłowo podlewać buraki. Podlewanie sadzonek solą naprawdę zwiększa zawartość cukru w burakach. Ale ważne jest też, aby nie przesadzać. W końcu ryzykujemy otrzymanie zepsutego produktu zamiast słodkich roślin okopowych. Jak podlewać buraki płynem solnym i w jakim okresie to robić? Dlaczego podlewać buraki solą? Oprócz tego, że roztwór soli pomaga w uprawie słodkich roślin okopowych, istnieje kilka innych zalet takiego zasilania pogłównego. Na przykład sól zapewnia pełną wegetację warzyw. Buraki szybko rosną i powiększają swoje rozmiary. Dzięki zasilaniu solnemu buraki nie żółkną i nie zwiędną, a roztwór soli to najlepsza ochrona przed szkodnikami. Zapomnimy o mszycach, gąsienicach, ślimakach. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, jak prawidłowo je podlewać. Aby wprowadzić do gleby wymaganą ilość pierwiastka śladowego przydatnego dla buraków, sadzonki należy podlewać 2-3 razy w sezonie słoną wodą. Nie częściej, bo nadmiar nawozu pod buraki jest szkodliwy. Które rozwiązanie przygotować zależy od Twoich sadzonek. Top dressing dla zdrowych buraków z dużymi zielonymi liśćmi to jedna łyżeczka soli na 10 litrów ciepłej wody. Taką ilością roztworu nawadnia się 1 metr kwadratowy ogrodu. Zaś top dressing buraków wymagających pielęgnacji, takich na przykład jak małe skręcone liście z zaczerwienieniem, to do 2 łyżek dajemy na 10 litrów ciepłej wody. Również wystarczy to na 1 metr kwadratowy ogrodu. Ważne jest, aby roztwór był podany w infuzji co najmniej 20 minut. W trakcie podlewania upewnijmy się, że nierozpuszczone kryształy soli nie spadają na rośliny. W końcu może ona umrzeć. Ta sama sąsiadka z działki radziła sadzić buraki na tej samej grządce co cebula. Dzięki temu udaje się jej zaoszczędzić miejsce na inne uprawy i ma je, uwierz mi, imponujące.
Ostatnio mówiłam Wam o wpływie soli na uprawę buraka. Dzisiaj powiem z kolei, jak sól kuchenną możemy wykorzystać przy uprawie cebuli, do podlewania jej. Jak zrobić to prawidłowo? Głównym problemem przy uprawie bezproblemowej cebuli, dotyczy to również szczypioru i dymki, są choroby i szkodniki. Jest proste narzędzie, które kosztuje grosze i jest zawsze pod ręką. Na dobre zbiory pomoże w uprawie zwykła sól. Roztwór soli może zniszczyć larwy muszki cebulowej, uniemożliwia też dorosłym składanie jaj. To narzędzie może pokonać zarodniki grzybów i patogenne mikroorganizmy. Aby uzyskać odpowiedni efekt soli, ważne jest, aby przestrzegać zasad w odpowiednim czasie i odpowiednio przygotować kompozycję. Takie narzędzie ma wiele zalet. Jest bezpieczne dla dzieci i zwierząt, nie szkodzi alergikom, nie psuje gleby, jest opłacalne, dobrze stymuluje wzrost i zapobiega chorobom cebuli. Roztwór pomoże chronić roślinę przed chorobami i nakarmić ją azotem. Na 10 litrów wody weźmy 30 g zwykłej soli, dodajmy taką samą ilość jodowanej i łyżkę amoniaku. Natychmiast użyjmy roztwór, podlejmy grządki z cebulą. Zabieg należy powtórzyć po 3 tygodniach, tym razem bez amoniaku. W razie potrzeby wykonuje się trzecie podlewanie, składające się tylko z soli i wody. Ziemia zajęta przez grzyby jest od wiosny podlewana solą kuchenną. Przygotowuje się to w ten sposób. Na 10 litrów wody weźmy 50 g soli i 2 łyżki amoniaku oraz kilka kryształków nadmanganianu potasu. Aby polać metr kwadratowy ziemi potrzebujemy całego wiadra, czyli 10 litrów wody. Za pierwszym razem musimy podlać cebulę, gdy pojawią się pierwsze kiełki, następnie po 3 tygodniach. Trzecie podlewanie nie zawsze jest potrzebne, tylko jeśli choroba nie ustąpi. Po drugim zabiegu powinno minąć co najmniej 10 dni. Czym podlewać marchewki, aby uzyskać duże zbiory słodkich owoców? Każda uprawa ogrodowa wymaga terminowego podlewania, w przeciwnym razie nie możemy liczyć na dobre zbiory. Ale niektórzy ogrodnicy nie ograniczają się do korzystania z samej wody. Dodają jeden sekretny środek do podlewania marchewki, aby uzyskać duże zbiory słodkich owoców. Wiele pokoleń ogrodników zauważyło, że marchewki lepiej rosną, jeśli są podlewane wodą, w której rozpuszcza się sól. Sekret polega na tym, że dzięki chlorkowi sodu przyswajanie składników odżywczych przez marchew jest znacznie przyspieszone. Roztwór soli odstrasza szkodniki, które niszczą plony marchwi. Dzięki temu prostemu lekarstwu nie spotykamy się podczas zbiorów ze zgniłą marchewką. Stężenie soli. W 10 litrach wody ogrodnicy zwykle dodają jej 1 lub 2 łyżki. Trzeba wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia. Przed użyciem słonej wody gleba w ogrodzie musi być wilgotna, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo zaszkodzenia marchwi. Zwykle wystarczą 3 razy w sezonie takie podlewania, tak, aby marchew przyswoiła ten słony smakołyk, aby uzyskać doskonałe zbiory słodkich, chrupiących owoców. Może trudno w to uwierzyć, ale na moich oczach ten koktajl pogonił mszyce. Dlatego pilnie powinniśmy zastosować tę mieszankę sody z solą. 1 łyżkę sody i 1 łyżkę soli dodajemy do 3 litrów wody.
Po rozpuszczeniu bierzemy jedną szklankę tej mieszanki, którą dodajemy do 1 litra wody i spryskujemy nasze rośliny.